Zaręczyny w Licheniu nie pomogły. Gwiazdor Polsatu rozstał się z narzeczoną. 2 lata temu Piotr Mróz chwalił się zaręczynami z Agnieszką Wasilewską. Niestety, parze nie będzie dane stanąć przed ołtarzem. Aktor potwierdził właśnie, że ich związek dobiegł końca. Zdradził również powody. Piotr Mróz, 36 litrów, gra jedną z głównych ról w serialu Gliniarze. Widzowie mogą znać go także m.in. z Barw Szczęścia oraz Pierwszej Miłości. Aktor wystąpił również w 12. edycji Tańca z Gwiazdami. Razem z taneczną partnerką Hanną Żudziewicz w finale programu zmierzyli się z Kajrą i Rafałem Maserakiem. Ostatecznie to gwiazdor Gliniarzy wytańczył sobie zwycięstwo. Pytany o to, co zrobi z wygraną, śmiał się, że najpierw opłaci rachunki za telefon. Dodał również, że musi wynagrodzić swojej ukochanej czas spędzony na treningach. Wybranką aktora była piękna modelka Agnieszka Wasilewska. W maju 2022 roku Piotr Mróz oświadczył się ukochanej przed obrazem Matki Boskiej w Licheniu, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama. Powiedziała tak: w miejscu dla nas szczególnym, przed Matką Bożą, w Licheniu, teraz to miejsce jest jeszcze bardziej wyjątkowe, napisał pod ich wspólnym zdjęciem. Aktor nigdy nie ukrywał, że wiara jest dla niego bardzo ważna. Jednak pytany o to, kiedy zmieni stan cywilny, odpowiadał: pomidor. Teraz wiadomo już, że do ślubu nie dojdzie. Informacje o zerwanych zaręczynach potwierdził sam Piotr Mróz. W rozmowie z Pudelkiem wyznał, że do rozstania doszło jakiś czas temu. Para była ze sobą od 5 lat i dzisiaj są zupełnie innymi ludźmi niż wtedy, gdy się poznali. Aktor przyznał, że obecnie więcej ich dzieliło niż łączyło. Stąd decyzja o rozstaniu. Rozstaliśmy się jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych 5 lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. To nie było zbudowane na jakiejś kontrowersji czy zdradzie z którejś strony. Po prostu, czasem coś wygasa. Dziękuję byłej narzeczonej za te 5 naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki, mówił. Dziennikarka portalu zapytała Piotra Mroza, czy jest gotowy na wejście w nowy związek. Aktor odpowiedział niepewnie, że jeszcze chyba nie. Dodał przy tym, że wszystko zależy od tego, kogo spotka na swojej drodze. Dla mnie związek to nigdy nie jest matematyka. To sytuacja czyni to, czy ja jestem gotowy, czy nie. Jeżeli na mojej drodze stanie osoba, która zrobi na mnie wrażenie, to w to pójdę. Nie będę się przed tym bronił. Jeżeli Pan Bóg da i postawi kogoś na mojej drodze, przyznał gwiazdor Gliniarzy.